Gratulacje, jest Mistrzostwo Polski. Jak ocenisz swoją walkę? Walka myślę, że przebiegła w sumie po mojej myśli tak, jak sobie to zaplanowałam, czyli totalny luz, zabawa, sprawdzamy, co przeciwniczka boksuje, co robi i wyczuwamy to wszystko. Bawiłaś się świetnie, to było widać. Kiedy już byłaś taka pewna? Byłaś w ogóle już pewna taka, że ta walka ci się nie wymknie? Myślę, że początek drugiej rundy dał mi dużo pewności, gdzie zaczęłam bardzo dobrze, przeciwniczka miała problem, żeby mnie trafić, wszystkie uniki wychodziły, wszystko działo się w tempie, także myślę, że już od tej drugiej rundy poczułam taki totalny luz i zaczęła się zabawa po prostu. To wspomniałeś, to jest drugi rok w seniorach, jak się czujesz już w tym boksie seniorskim, to już jest wystarczający okres, żeby się już przestawić, definitywnie poznać te rywalki? No, myślę, że teraz najważniejsze jest zdobywanie doświadczenia, dużo startów międzynarodowych, sparingów międzynarodowych, żeby po prostu jak najwięcej wykorzystać każdą okazję, która jest możliwa do sprawdzenia siebie i podnoszenia tego swojego poziomu w boksie seniorskim. Myślę, że ta walka finałowa też w jakimś tam stopniu mi się udała. Jeżeli jak obejrzę już to sobie, to na spokojnie się wszystko przeanalizuję. No właśnie, ty jesteś taką zawodniczką, która analizuje później te walki? Jak to jest? Później, jak już na spokojnie ochłonę po tym wszystkim, oglądam sobie walkę na spokojnie, patrzę, co wyszło, co nie wyszło, nad czym można jeszcze popracować. I wyciągam po prostu wnioski. Trenerzy zadowoleni z postawy? Myślę, że tak. Myślę, że są zadowoleni. Gratuluję jeszcze raz. W takim razie teraz co? Już przygotowania do kolejnych startów? Czy troszkę odpuszczamy, bo ten końcówka roku się zbliża, zaraz święta. Jak to będzie? Teraz troszkę odpuszczamy. Popracujemy bardziej nad motoryką do końca roku, a przyszłego roku wchodzimy na wysokie obroty i zaczynamy sezon. No i tego ci życzę, że zaczynaj z przytupem, tak jak teraz zdobyłaś Mistrzostwo Polski. Gratulacje. Dziękuję bardzo.